Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl/łamane na podcast wojennych Historia. Norbert, zawsze podkreślasz, że kampania wrześniowa była największą klęską Wojska Polskiego w historii. Ale przecież i w tej klęsce są jasne aspekty, jak chociażby obrona Warszawy. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, dlaczego zatem ta bitwa tak bardzo odbiegała od tego wszystkiego, co działo się na innych odcinkach frontu w Polsce we wrześniu 1939 roku? Masz rację, Kamilu. Nie jest to może opinia przyjemna w słuchaniu, ale dokładnie takie jest moje zdanie, że przynajmniej w nowożytnej historii naszego państwa ta nieszczęsna. Kampania wrześniowa 1939 roku, zważywszy na nasz potencjał początkowy, zważywszy na to, że broniliśmy własnej niepodległości z takim trudem i po tylu latach odzyskanej 20 lat wcześniej, to ta kampania roku 1939 była największą klęską wojska polskiego. Nigdy bowiem ani wcześniej, właściwie ani później, nie wystawiliśmy do walki, do kampanii tak wielkich sił. Ta wielka armia została unicestwiona w zaledwie kilka tygodni, a klęska w wymiarze operacyjnym była już dla wszystkich oczywista zaledwie po mniej więcej dwóch tygodniach wojny z Niemcami. No, czyli błyskawiczność tej katastrofy była oszałamiająca. No i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, w tym smutnym obrazie na szczęście są różne również takie, czy to epizody, czy nawet szerzej, bitwy, które na szczęście wyglądały, nazwijmy to, lepiej niż całość kampanii. Bez wątpienia, jeżeli chodzi o bitwę, to oblężenie przez Niemców Warszawy i nasza obrona, naszej stolicy we wrześniu 1939 roku, chociaż ostatecznie również zakończona no, kapitulacją, to jeden z najjaśniejszych momentów tego tragicznego września. I zresztą już od roku 1939 obrona Warszawy weszła do polskiej mitologii, to znaczy obok Westerplatte, na ten przykład, które jednak było bardziej symboliczne, to obrona Warszawy. Bohaterstwo prezydenta Starzyńskiego, Długi Opór. To wszystko zostało zapamiętane. Tutaj można by powołać się na wspomnienia generała Sosnkowskiego, który mówił, że w okresie międzywojennym w Polsce Warszawa nie miała statusu specjalnego. Mimo, że była przecież stolicą Polski, najważniejszym centrum administracyjnym, politycznym, kulturalnym, finansowym naszego kraju, to w okresie międzywojennym symbolem walki o polskość była obrona lwowa. Były walki, Polsko-ukraińskie u polskiej niepodległości, i to Lwów był tym jakby miastem, symbolem. I Soskowski potem pisze, że wypadki II wojny światowej, już wypadki roku 1939, sprawiły, że tym nowym miastem, bohaterem, miastem, symbolem oporu Polaków stała się dla odmiany Warszawa. I na tle tego poczucia klęski, hańby, goryczy przegranej, Warszawa rysowała się jako miasto, które broniło się długo i broniło się skutecznie, pokazując, no, że przecież można było inaczej. Bo Warszawa skapitulowała formalnie 28 września 1939 roku jako ostatni duży ośrodek miejski w kraju, będący pod kontrolą żołnierza Wojska Polskiego. Stolica była ostatnim wielkim bastionem broniącej się Armii Polskiej w roku 1939. A jak potężny był to bastion? Jak dużo wojsk bronił Warszawy wtedy? Obrona Warszawy to był proces ewolucyjny, czyli inne siły broniły Warszawy pod koniec pierwszej dekady września, a zupełnie inne siły broniły jej 28 września, kiedy miasto skapitulowało. Ale ostatecznie mówimy o siłach w samym mieście liczącym znacznie ponad 100 tysięcy żołnierzy, czyli to jest bardzo dużo. To jest tak naprawdę największe zgrupowanie wojska polskiego w 1939 roku na tak małym obszarze. W takim razie, jak wyglądało budowanie tego systemu obrony miasta? I czy to miasto miało w planach marszałka Śmigłego Rydza odgrywać istotną rolę w kampanii 1939 roku? Warszawa w planach operacyjnych z lata czy wiosny 1939 roku, które tworzono w przyszłym sztabie naczelnego wodza, sama w sobie nie odgrywała roli jakoś szczególnie istotnej. To jest paradoks, dlatego że mówimy nie tylko o stolicy państwa, ale mówimy również o centralnym węźle kolejowym, centralnym węźle drogowym, olbrzymim zapleczu Przemysłowym. Tu w Warszawie lub w okolicach, na przedmieściach miasta znajdowało się wiele kluczowych zakładów przemysłu zbrojeniowego i przemysłu ciężkiego. Warszawa to oczywiście liczne garnizony, koszary, magazyny, sztaby. Warszawa więc była bardzo istotnym miejscem na mapie i to oczywiście częściowo znajdowało odzwierciedlenie, dlatego że w przypadku planowanej obrony przeciwlotniczej to Warszawa była jedyna w swoim rodzaju. To było jedyne miejsce w Polsce, które otrzymało namiastkę systemowego zabezpieczenia OPL. Tu wystawiano brygadę pościgową, a więc jednostkę myśliwską złożoną z dwóch dywizjonów myśliwców do ochrony tego obszaru, który był właśnie strategicznie najważniejszy, tych mostów drogowych, kolejowych, magazynów, sztabów, dostawała również najsilniejszą na terenie całego kraju obronę przeciwlotniczą oraz dostawała sieć dozorowania, czyli Warszawa w systemie OPL była traktowana priorytetowo. Tylko z racji naszej słabości, to priorytetowe traktowanie oznaczało, że miasto mogło liczyć na właściwie 90 lów. Armat przeciwlotniczych, głównie cięższego kalibru, czyli 75 mm, w mniejszym stopniu tych armat szybkostrzelnych kaliber 40 mm. Warszawa mogła liczyć na system reflektorów, teoretycznie nawet na zapory balonowe. Wreszcie Warszawa miała do dyspozycji około 50 myśliwców do ochrony nieba. Ale też miejmy miarę, 50 przestarzałych myśliwców PZL P11 czy nawet PZL-7 to nie była siła, która mogłaby skutecznie powstrzymywać Luftwaffe z racji dysproporcji siły i środków. I nawet te 90 armat przeciwlotniczych nie było siłą mogącą bronić miasta o tak dużym obszarze w sposób skuteczny, ale z drugiej też strony była to siła wystarczająca, aby zmusić Luftwaffe do operowania na relatywnie dużych wysokościach, co przekładało się na słabszą celność ataków bombowych. Czy ta ochrona Warszawy przed atakami powietrznymi nie wynikała z tego, że to właśnie w Warszawie miała się mieścić kwotera główna naczelnego wodza? Tak, oczywiście. No, w momencie, kiedy nastąpiła mobilizacja, w momencie, kiedy wybuchła wojna, no to w Warszawie rozwijał się sztab naczelnego wodza i marszałek Śmigły-Rydz na początku września właśnie z Warszawy dowodził całym wojskiem polskim. To było zresztą w jakimś zakresie konieczne, dlatego, że Warszawa była nie tylko centralnym węzłem kolejowym, nie tylko centralnym węzłem drogowym, nie tylko największym miastem w Polsce, nie tylko tu mieściły się główne instytucje państwowe, nie tylko tu znajdowało się mnóstwo zakładów przemysłowych jednostek wojskowych, ale przede wszystkim Warszawa była centralą telefoniczną, telegraficzną, czyli było to centrum łączności. Z Warszawy wychodziły najważniejsze sieci połączeń. Nie było takiego drugiego miejsca w Polsce jak Warszawa, skąd można było się właściwie wszędzie dodzwonić czy zewsząd uzyskać informacje. To zresztą doskonale było widać po 7 września 1939 roku, kiedy naczelny wódz opuścił Warszawę, przeniósł się do Brześcia, do zapasowego stanowiska dowodzenia i okazało się, że to Zapasowe stanowisko dowodzenia nie funkcjonuje. Nie jest w żaden sposób porównywalne pod względem na przykład możliwości łączności z Warszawą. W związku z czym, tak naprawdę opuszczając Warszawę, naczelny wódz utracił dużą część możliwości komunikacyjnych, nawet na poziomie dowódców armii, którymi teoretycznie już wówczas tylko teoretycznie dowodził. W związku z czym Warszawa stanowiła serce, mózg, oczy całego systemu obrony. Tylko myśmy nie planowali, nie sądzili, że miasto bardzo szybko znajdzie się na polu walki. I to był nasz problem, bo planowanie operacyjne kampanii zakładało, że wojsko polskie może potykać się na polu walki z Wehrmachtem jak równy z równym. To był poważny błąd. Kiedy ja mówię jak równy z równym, to nie mam na myśli tego, że na jednego niemieckiego żołnierza przypadał jeden żołnierz polski. Myśmy zakładali, że przewaga Wehrmachtu wynosi 3 do 1, w rzeczywistości była o wiele wyższa. Natomiast zakładał naczelny wódz, że będzie mógł prowadzić kampanię w sposób klasyczny, że będzie można prowadzić natarcie, obronę, działania opóźniające, manewr w skali operacyjnej. To nas zgubiło. Warszawa jest zaprzeczeniem oczekiwań naczelnego wodza. W Warszawie nie ma manewru w skali operacyjnej. Miasto broni się na jeża, broni się w okrążeniu, broni się zasklepione w sobie i wtedy żołnierz polski jest skuteczny w roku 1939. Właśnie kiedy zostaje postawiony w sytuacji całkowitego odwrócenia przedwojennych oczekiwań względem tego, jak będzie się bił. Bo żołnierz polski w roku 1939 przede wszystkim tracił. Siłę bojową, mam na myśli nie pojedynczego człowieka, ale związki taktyczne, oddziały pod Traciliśmy olbrzymią masę żołnierza, gotowości bojowej, zdolności do walki, bo maszerowaliśmy, bo manewrowaliśmy w warunkach oderwania od systemu logistycznego, od systemu łączności, od systemu dowodzenia. Żołnierz nie wiedział, co ma robić, był po prostu albo źle dowodzony na wielkich przestrzeniach, albo się gubił. Straty marszowe o tym kiedyś zrobimy osobny odcinek. Straty marszowe nie od wroga, tylko od własnych manewrów. Były gigantyczne. I żołnierz polski, broniąc Warszawy, bił się skutecznie, dlatego, że był częścią systemu. Natomiast właśnie to zgubiło nas tak szybko w roku 39 w wymiarze strategicznym i szerzej operacyjnym, że nasze armie polowe, że nasi żołnierze walczyli na olbrzymich przestrzeniach oderwani od wielu elementów systemowych, takich jak właściwy system dowodzenia, właściwy system zaopatrywania, właściwy system ewakuacji z pola walki. A w Warszawie to w ten czy w inny sposób. Udało się ostatecznie uzyskać, chociaż nie było to wcale oczywiste, bo po prostu mieliśmy szczęście, pojawiła się w Warszawie grupa ludzi, która potrafiła opanować chaos, co nie było tak oczywiste w wymiarze całego państwa. Żołnierz zamknięty w twierdzy, żołnierz, który przechodził do obrony stałej, nie gubił się, miał Oficera przy sobie miał zaplecze tuż obok, miał system łączności, wiedział jakie są postawione mu zadania. Tego nie było na przepastnych szlakach odwrotu liczonych w setkach kilometrów na terenie całej Rzeczypospolitej. W Warszawie było inaczej. Generał Stachiewicz, szef sztabu głównego, podkreślał wielokrotnie, także po wojnie, w swoich przedziwnych wspomnieniach. A dlaczego przedziwnych? A no dlatego, że mówiąc delikatnie, generał Stachiewicz w swoich powojennych wspomnieniach nierzadko mijał się z prawdą. Ale generał Stachiewicz wielokrotnie podkreślał, że żołnierz polski uczony był przede wszystkim walki w manewrze, czy to w ataku, czy to w obronie, a obrona stała, to było coś, czego się Wojsko Polskie w jakimś zakresie wystrzegało przed wojną. Wszyscy mówili od Piłsudskiego poczynając, że nie stać Wojska Polskiego na obronę stałą, że ten pierwszowojenny okop chciwy na krew żołnierską, chciwy na amunicję, chciwy na wojnę materiałową, że taki okop wykończy Wojsko Polskie natychmiast, że Wojsko Polskie jest za słabe, aby toczyć wojnę linearną, aby toczyć wojnę w oparciu o obronę stałą. Obrona Warszawy w roku 1939 była w gruncie rzeczy obroną stałą i pokazała, że tylko taka forma walki w warunkach miażdżącej przewagi przeciwnika, ale nie tylko miażdżącej przewagi przeciwnika, także w warunkach szeregu własnych słabości wewnętrznych, jest naprawdę skuteczna. To nie jest przypadek, że wojsko polskie najskuteczniej broniło się w obszarach, nazwijmy je w cudzysłowie, warownych, bo to w że żadne twierdze tak naprawdę nie były. Gdynia, Oksywie, Hel, nawet Westerplatte, Warszawa, Modlin, Lwów. Tam, gdzie docieraliśmy do wielkich punktów oparcia, gdzie przechodziliśmy z musu i konieczności do obrony stałej, tam biliśmy się najskuteczniej, bo tam zaczynały działać elementy systemowe, których nie miał polski żołnierz w otwartym przestrzeni, w otwartym polu. A mówię tu przede wszystkim o trzech fundamentach: logistyce, o łączności i o dowodzeniu. Ale mówiliście, że Warszawa miała nie odgrywać istotnej roli w wojnie przeciwko Niemcom? Jak to się stało, że jednak zaczęła odgrywać tą ważną rolę? Można by powiedzieć, że jest to aspekt trochę przykry. Znaczy, ta heroiczna obrona Warszawy we wrześniu 1939 roku wynikła poniekąd przez przypadek i wynikła troszeczkę jakby wbrew oczekiwaniom czy planom części naszych dowódców. Dlatego, że naczelny wódz na początek planował stoczyć kampanię manewrową, cofać. Wojska w głąb kraju. Warszawa i w ogóle linia Wisły w koncepcji śmigłego rydza była ważna. Ważna jako węzeł komunikacyjny. Ale śmigły nie zamierzał w rejonie akurat Warszawy, czy w oparciu o Warszawę, toczyć jakiejś szczególnie istotnej bitwy. W Warszawie nie było żadnych sił odwodowych do walk lądowych. Warszawa miała oczywiście swoje rozwinięcie mobilizacyjne poszczególnych oddziałów. One się mobilizowały, odjeżdżały na front do macierzystych dywizji, formowano nowe jednostki, czyli Miasto cały czas żyło tym procesem tworzenia i reorganizacji wojsk, ale nie było tak, że w rejonie Warszawy stały jakieś odwodowe dywizje zaplanowane na przykład do obrony miasta w drugiej czy w trzeciej fazie kampanii. Na to śmigły sił nie znalazł. W związku z czym Warszawa w pierwszych dniach września 1939 roku nie miała obsady czysto wojskowej w rozumieniu obrony miasta, chociaż oczywiście można by powiedzieć, że od północy, czyli tam, gdzie najbliżej znajdowała się granica niemiecka, no to Warszawa przesłaniała armia Modlin, czy nawet poniekąd operacyjnie samodzielna grupa operacyjna Narew, bo i Warszawa okresu międzywojennego w skali operacyjnej była nieco problematyczna. Granica z Niemcami zaczynała się niedaleko Mławy, w związku z czym Niemcy naprawdę nie mieli daleko do Warszawy. Na szczęście układ geograficzny, sieć rzek, Narew, Wisła flankowały czy osłaniały Warszawę z tego kierunku, ale nawet z kierunku Opole-Wrocław przez Łódź da Warszawę też Niemcy nie mieli daleko mogli zaatakować miasto jednocześnie z dwóch kierunków Północnego i południowo-zachodniego opierając się o bazę logistyczną i rejon rozwinięcia Olsztyn na Północy opole Wrocław na Południowym Zachodzie. I miasto nie było, Przygotowywane jakoś specjalnie do obrony, ale już trzeciego dnia wojny stało się jasne, że miasto może zostać zagrożone atakiem z południowego zachodu, ponieważ na styku armii Łódź i Kraków, które toczyły wówczas bitwę graniczną, nastąpiło niemieckie przełamanie, i Niemcy z obszaru na północ od Częstochowy mogli relatywnie szybko zacząć przemieszczać się w kierunku Warszawy. Dlatego już 3 września 1939 roku, z polecenia generała Tadeusza Kasprzyckiego, czyli ministra spraw wojskowych, rozpoczęły się na razie wstępne przygotowania do obrony Warszawy. Powoływano dowództwo obrony Warszawy. Dowódcą obrony Warszawy został wyznaczony generał Walerian Czuma, czyli dowódca Straży Granicznej. I wbrew pozorom to nie był oficer z wierchuszki wojskowej. Przypomnijmy, że wtedy w Warszawie przecież był generał Soskowski, który czekał na jakiś sensowny przydział. Było wielu bardzo znanych oficerów. Oficerów Wojska Polskiego. Mieliśmy szczęście, że akurat Czuma został dowódcą obrony Warszawy, bo to, mówiąc kolokwialnie, był łebski facet. Ale mieliśmy też szczęście, że komisarycznym prezydentem Warszawy wówczas był Stefan Starzyński. Mieliśmy szczęście, że oficerowie bez przydziału, którzy miotali się pomiędzy sztabami, prosili o przydział, mówili, zróbcie co z nami czyli w tym wypadku akurat mam na myśli pułkownika Mariana Porwita że tacy ludzie przypadkowo znaleźli się w Warszawie. I że przeszli pod rozkazy generała Czumy. I paradoksalnie, chociaż to będzie dla miłośników wojska polskiego czy historyków najbardziej kontrowersyjny punkt, postaram się go wyjaśnić, ale paradoksalnie mieliśmy nawet szczęście, że ostatecznie dowódcą armii Warszawa został generał Juriusz Rumel, który nie ma dobrych opinii wśród polskich historyków, zresztą słusznie, bo zarzuca mu się na przykład porzucenie dowodzonej przez niego armii Łódź, reiteradę do Warszawy. Natomiast jak już się do tej Warszawy przeniósł, to Przejął częściowo dowodzenie na linii Wisły, zresztą na rozkaz naczelnego wodza, najpierw obejmując dowództwo grupy armii Warszawa, a potem po prostu armii Warszawa, gromadząc wojska wokół Warszawy do obrony tego miasta. I kontrowersje z generałem Rumlem dotyczą również obrony Warszawy. Wiele osób, wielu historyków zarzuca mu przesadną bierność na stanowisku dowódcy armii Warszawa. Ja tutaj, akurat jeśli chodzi o obronę stolicy, Generała Rumla będę bronił. To znaczy, oczywiście, że generał Rumel wykazywał się szeregiem określonych wad, niekompetencją w pewnych sprawach, a nawet łamaniem rozkazów swoich przełożonych. Co nie zmienia faktu, że jego postawa i przejście do obrony na jeża, porzucenie wszelkich fantasmagorii, bo tak to należy nazwać wszelkich fantasmagorii o tym, że w warunkach września 1939 roku można było na przedpolach Warszawy operować wojskiem, a to przychodzić na pomoc w zgrupowaniu Tomego, a to bardzo. Bardziej ofensywnie działać na rzecz wojsku trzeby, a to wykonywać działania zaczepne na siedlce, bo to są zarzuty wobec generała Rumla, to to są fantasmogorie. Rumel, kiedy dotarł do Warszawy, kiedy zobaczył chaos, kiedy zobaczył pustą kwaterę główną na Rakowieckiej, bo Rumel przyjechał, jak wyjechali Stachiewicz i Rydz, no więc generał Rumel zdał sobie sprawę po pierwszym tygodniu wojny obronnej, że wojsko polskie nie będzie stawało skutecznie do walki z Wehrmachtem w wojnie manewrowej i że obron ona musi mieć charakter stały oparty o rejony nazwijmy to w cudzysłowie, umocnione lub wielkie miasta zaczął ściągać pod Warszawę co tylko się dało nie marnował potencjału na wycieczki bo nawet wycieczki w skali taktycznej w obronie Warszawy kończyły się dla nas tragicznie my w obronie Warszawy byliśmy skuteczni w obronie i przeciw uderzeniu ale nie we własnych działaniach ofensywnych a jak duży chaos mieli do panowania generał Czuma i generał Rumel? co wtedy działo się w Warszawie no niestety od 5 września zaczął się w Warszawie chaos organizacyjny. Najpierw władze cywilne, potem władze wojskowe zaczęły z miasta wyjeżdżać. Ludność cywilna obserwowała eksodus władzy z miasta. I to nie chodziło tylko o to, że obserwowała na ulicach. Dlatego że były wystąpienia, zwłaszcza radiowe, były odezwy. I rząd premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego zarządził tak naprawdę 6 września powszechną ewakuację i odwrót na wschód. Formalnie chodziło o przegrupowanie najważniejszych organów w bardziej bezpieczne, tyłowe obszary. Dlatego naczelny wódz wyjeżdżał do Brześcia, dlatego rząd ewakuował się na Lubelszczyznę, a potem docelowo na Wołyń, aby oddalić ryzyko porażenia czy zaatakowania przez nieprzyjaciela. Ale w warunkach 1939 roku opuszczenie Warszawy oznaczało zejście ze sceny. Co rozumiesz pod pojęciem zejście ze sceny? Łączność, kierowanie, świadomość sytuacyjną. Aparat dowodzenia jest fundamentalny dla każdego dowódcy. Jeżeli nie masz łączności, jeżeli nie masz świadomości sytuacyjnej, to nie dowodzisz albo dowodzisz fikcją. Marszałek Śmigły ryc, opuszczając Warszawę, w siódmym dniu wojny właściwie pozbawił się aparatu dowodzenia w rozumieniu efektywnego oddziaływania na pole walki. Można powiedzieć, że od 7 września nie mamy już w pełni sprawnego aparatu na poziomie naczelnego wodza, tym bardziej, że naczelny wódz nie wykorzystuje systemu łączności radiowej, się się o system naziemny i system łącznikowy, w związku z czym zostaje odcięty od aparatów telegraficznych i systemu telefonicznego i traci możliwość wglądu w realną sytuację na polu walki. O tym wszystkim świetnie wiedzą nasi patroni, przecież z odcinka o problemach Sztabu Naczelnego Wodza i o tym, jak fatalnie wyglądało to dowodzenie, i jak marszałek miotał się, próbując dowodzić wojskami. Dokładnie tak. I rząd również wyjeżdża, i naczelny wódz wyjeżdża, ale nie tylko oni. Oni mówią: wyjeżdżajcie na wschód, ewakuujcie się na wschód, wchodzi panika. Tu szczególnie ludność była oburzona na Władysława Jaroszewicza. On był komisarzem rządu na miasto Warszawy. On również wyjechał z miasta i pociągnął za sobą część administracji, pociągnął za sobą nawet dużą część policji państwowej. W związku z czym Warszawę zaczyna opuszczać policja, Warszawę zaczyna opuszczać nawet Straż Pożarna, chociaż tutaj na szczęście w niewielkim zakresie. Wyjeżdżają urzędnicy, wyjeżdżają sztaby. Ale miasto traci parasol obrony przeciwlotniczej, bo razem z naczelnym dowództwem odchodzi duża część ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. Odchodzi brygada pościgowa, a wraz z odejściem one się zerwą z systemu logistycznego i na nowych lotniskach nie będą już efektywne, bo Warszawa to warsztaty, bo Warszawa to części zamienne, bo Warszawa to benzyna do samolotów, bo Warszawa to system naprowadzania. Nigdzie indziej tego nie ma. Kiedy te samoloty odleciały z rejonu Warszawy, utracili efektywność bojową i to wszystko dzieje się już 6 siódmego dnia wojny. Wszyscy dostają rozkaz wyjeżdżajcie, uciekajcie. Tutaj najbardziej tragiczny jest apel pułkownika Romana Umiastowskiego. On był szefem propagandy naczelnego wodza. On w nocy z 6 na 7 września, tej krytycznej nocy, kiedy wyjeżdżał rząd, kiedy wszyscy się ewakuowali, rzucił przemówienie radiowe, w którym z jednej strony powiedział budujcie barykady, kopcie okopy na przedpolach miasta, bo wróg zbliża się do Warszawy, ale z drugiej strony powiedział każdy mężczyzna zdolny do służby wojskowej niech bierze tobołek i idzie na wschód, gdzie będziemy reorganizować nasze wojsko. Niech ludność zdolna do obrony opuszcza stolice i zapanował niewyobrażalny chaos. 7 września Warszawa była w chaosie tego samego dnia, kiedy Niemieckie wojska XVI Korpusu Armijnego w postaci pierwszej i czwartej Dywizji Pancernej przeciwnika, pobiwszy wcześniej, najpierw w bitwie granicznej pod oddziały armii Łódź i Kraków na styku tych dwóch armii, potem tocząc walki z innymi naszymi oddziałami, pobiwszy w nasze wojska odwodowe, które nie zakończyły koncentracji, uzyskał wolną przestrzeń operacyjną i ruszył w kierunku centralnej, środkowej Wisły oraz Warszawy. Czyli rozumiem, że ta ewakuacja, która trwała od 5 września, nie była w żaden sposób planową ewakuacją łacją, tylko można powiedzieć chaotyczną ucieczką z miasta wszystkich władz i wszystkich ważnych instytucji. Nie wszystkich, a większości i formalnie, teoretycznie były miejsca, gdzie miało się ewakuować i wznowić działalność. Ale to była teoria. W praktyce, kto opuszczał Warszawę, schodził ze sceny. Albo byłeś w Warszawie i byłeś w centrum wydarzeń, albo nie było cię wcale. Bo tak to wyglądało w praktyce, gdzieś z całym szacunkiem dla wsi wołyńskiej, w zapadłych miasteczkach drewnianych, biednych, wschodniej Rzeczypospolitej, już nawet nie w Polsce B, tylko zgoła Polsce C, nie było infrastruktury, żeby rozwinąć stanowisko dowodzenia naczelnego wodza czy kierować obradami rządu. Tam po prostu nie było na to fizycznych możliwości. Jak w tym chaosie odnalazł się generał Czuma? Tutaj dochodzimy do tego, że generał Czuma z jednej strony miał szczęście, z drugiej strony był świetnym organizatorem. Miał już od razu na dzień dobry kilka batalionów na miejscu w Warszawie, kilka baterii artylerii, ale tutaj były zapasy, tu były magazyny, tu był centralny węzł, kolejowy. Codziennie w chaosie września 1939 roku coś przyjeżdżało do Warszawy. Rozładowywały się kolejne eszelony z wojskiem. I do Warszawy na przykład zaczęły ściągać różnego rodzaju pododdziały kilku polskich dywizji. Tworzono na miejscu nowe bataliony z ochotników lub zmobilizowanych żołnierzy. Jednocześnie Warszawa była zapleczem mobilizacyjnym. Tu były również bataliony marszowe, czwarte bataliony pułków, czyli poszedł pułk na wojnę, ale zostawało jego zaplecze, można było z nadwyżek formować nowe pododdziały. Czyli Warszawa miała zdolność do replikacji sił. To jest bardzo ważne, bo tajemnica skutecznej obrony Warszawy tkwi właśnie w tym, że broniliśmy się w oparciu o zaplecze, mieliśmy logistykę, ona może nie była doskonała, ale jakaś była. I generał Czuma po prostu każdego dnia zwiększał swój potencjał. Tu niezwykle ważnym wydarzeniem było zwłaszcza przybycie pod oddziałów piątej Dywizji Piechoty. Generał Zulał, który dowodził piątą Dywizją Piechoty, Lwowską Dywizją Piechoty, można by powiedzieć elitą wojska polskiego, tu szczególnie. Ogólnie miał się wyróżnić 40. Pułk Piechoty. Ten Pułk Piechoty uratuje miasto, kiedy czołgi generała Reinharda podejdą pod Warszawę. Nie tylko zresztą on, bo formowano liczne pułki rezerwowe, nowe, dodatkowe, ściągały różnego rodzaju pododdziały. Ostatecznie generał Czuma miał w swoich szeregach ekwiwalent sześciu dywizji piechoty, mówimy o późniejszym okresie. Generał Czuma wtworzył odcinki obrony. Zachodni, Północny, Południowy, Praski były na miejscu rozładowywane lub obecne na miejscu dywizjony w tym dywizjonie artylerii ciężkiej było dosyć dużo armat 75 mm, które my używaliśmy jako armaty polowe do strzelania na wprost w tym do ognia przeciwpancernego. W magazynach, na przykład na forcie Bema, znajdowało się mnóstwo zresztą artylerii, której my nie do końca mogliśmy wykorzystać, bo tam było na przykład mnóstwo haubic, ale nie było części do tych haubic, one były zdekompletowane. Ale chodzi o to, że Warszawa była wielkim magazynem. Generał Czuma miał z czego czerpać i miał ludność cywilną, która rwała się do walki. Tworzono cywilną obronę stolicy Tworzono pododdziały złożone z cywilów, budowlane, saperskie, najróżniejsze. Olbrzymią rolę og odegrał Stefan Starzyński. Ujął obronę w wymiarze cywilnym, natomiast generał Czuma, dowódca obrony Warszawy, objął ją w wymiarze wojskowym. To byli właściwi ludzie na właściwych miejscach. Oni nigdzie nie uciekali. Oni przyjmowali walkę tak jak byli. I potem przyjechał generał Juliusz Rumel. On 8 września objął najpierw dowództwo Grupy Armii Warszawa, 10 września po prostu Armii Warszawa. On miał od rozkaz od śmigłego rydza trzymać. Linie Wisły, trzymać Warszawę do czasu, aż generał Kutrzeba z Wielkopolski nie przebije się do Warszawy z siłami głównymi Armii Poznań i Pomorze. Czyli Warszawa zaczęła nagle, u końca pierwszej dekady września, odgrywać bardzo uważną rolę w wymiarze operacyjnym, bo mosty na Wiśle w Warszawie miały posłużyć armii generała Kutrzeby, połączonym armią Poznań i Pomorze, na przejście na wschód. Bo śmigły wciąż chciał operować, aby jego armie, jego dywizje, jego pułki maszerowały setki kilometrów do mitycznych punktów, gdzie wreszcie znajdą u linii oparcia. Generał Kutrzeba rozpoczął 9 września bitwę nad Bzurą. Zaatakował przeciwnika, nawet uzyskał efekt operacyjnego zaskoczenia. W ciągu zaledwie 12 dni nasze wojska nad Bzurą zostały po prostu przez Niemców zmielone w otwartej walce. I generał Kutrzeba potem na czele armii, resztek tej armii, będzie się przez Puszczę Kampinoską przebijał do Warszawy i się przebije. W dramatycznych okolicznościach między 20 a 22 września, resztki armii Poznań i Pomorze przebiją się do Warszawy. Od północnego zachodu, od strony Puszczy Kampinowskiej, przebijając się przez niemiecki pierścień okrążenia, generał Kutrzeba ostatecznie dotrze do Warszawy. I w Warszawie nagle po trzech tygodniach kampanii wrześniowej znajdzie się i generał Rumel, i generał Kutrzeba, i generał Czuma. Ale kiedy wojska pobitych Armii Pomorze i Poznań dotarły już do Warszawy, to miasto już było twardo bronione przez wojsko polskie. Jak udało się stworzyć tą obronę i jak udało się zatrzymać te pierwsze szturmy Niemców na Warszawę, bo to przecież duży sukces. Wojsko polskich. Obrona Warszawy, a zwłaszcza odparcie 4 Dywizji Pancernej 8 i 9 września 1939 roku, to jest w jakimś zakresie jeden z największych sukcesów Wojska Polskiego w całej kampanii. Bo tu nie ma już mitycznego rozbicia Pułku Germanii, czy innych równie mitycznych masakr niemieckich czołgów pod Mokrą 1 września. Myśmy 9 września 1939 roku tą 4 Dywizję Pancerną na ulicach naszej stolicy po prostu zlali. Dostali i się cofnęli. Po raz pierwszy Bezczelność wermachtu w tej kampanii została utemperowana. A jak to się udało osiągnąć w tym chaosie przygotowań Warszawy do obrony? No bo wreszcie w tej kampanii, chociaż raz to Niemcy porwali się z motyką na słońce. To znaczy, pierwsza niemiecka dywizja pancerna nacierała na południe od Warszawy z zadaniem uchwycenia przyczółka na wschodnim brzegu Wisły, co się im niestety udało. Natomiast czwarta dywizja pancerna szła z lewej strony. Ona była dodatkowo dywizją wzmocnioną, dlatego że przydzielono jej jeszcze pułk piechoty zmotoryzowanej z dywizji Piechoty zmotoryzowanej. W związku z czym to była dywizja o sile ponad etat... To były pułk strzelców zmotoryzowanych i pułk piechoty zmotoryzowanej, dwa pułki czołgów, jednostki artylerii, saperzy, jednostki rozpoznawcze. To był silny, groźny związek taktyczny, dysponujący w momencie rozpoczęcia natarcia znacznie ponad setką gotowych do walki czołgów. I 8 września, w godzinach popołudniowych, Niemcy podeszli pod miasto, zaatakowali Warszawę od południa, co zamanifestowało się zajęciem Okęcia. To była baza pułku lotniczego, to były zakłady przemysłowe PZL, gdzie produkowano nasze samoloty i silniki. No słowem, Niemcy 8 września po południu zjawili się w Warszawie. I dla osób nieznających topografii naszej stolicy, to od południowego zachodu do miasta, do centrum Warszawy, prowadzi ulica Grujecka na Ochocie, a od zachodu. Mamy dwa ważne ciągi komunikacyjne, to są ulice Górczewska i Wolska na Woli. Czwarta Dywizja Pancerna wykonała rankiem 9 września 1939 roku szturm na miasto. Niemcy byli przekonani, że Warszawa nie jest gotowa do obrony. Oni rankiem 9 września zaatakowali miasto od południowego zachodu i bezpośrednio od zachodu trzema grupami bojowymi, gdzie w każdej grupie bojowej był batalion lub w część pułku piechoty zmotoryzowanej, wzmocnionej batalionami czołgów i artylerią, i wykonali uderzenie ulicami. Górczeską, Wolską, Grujecką w kierunku centrum Warszawy. Zamierzali Żwedrzeć się i zdobyć miasto z zaskoczenia. Oddziały polskie przyjęły bitwę najpierw na przedpolu, a potem w głębi zabudowy ścisłej. I Niemcy uzyskali przełamanie na głównym punkcie natarcia na ulicy Grujeckiej, ale potem zostali zatrzymani na naszej drugiej linii obrony, a następnie oddziały polskie wykonały przeciwuderzenie. W wyniku czego Niemcy zostali nie tylko odrzuceni, ale nawet ich pododdziały zostały na ulicy Grujeckiej pokawałowane. Niektóre ich plutony piechoty odcięte w zabudowaniach. Niemcy ponieśli bardzo duże straty w czołgach w czasie tego natarcia. Myśmy ogniem na wprost armat 75 mm, armat przeciwpancernych 37 mm, ale także granatami, a nawet rozlewaną na ulicach terpentyną podpalali i niszczyli niemieckie czołgi. Oni w wymiarze strat niebezpowrotnych stracili tego dnia kilkadziesiąt maszyn, a straty bezpowrotne przekroczyły 40 czołgów, w związku z czym na przykład 35 pułk pancerny on największe straty w czołgach nie poniósł 1 września pod mokrą. On największe straty w czołgach poniósł 9 września 1939 roku na ulicach Warszawy, bo bezpowrotnie tego dnia stracił 25 maszyn. W większości czołgów pancer 2. Na ulicy Górczewskiej, na ulicy Wolskiej, na ulicy Grujeckiej szturm przeciwnika został odparty. Niemcy z dużymi stratami, głównie sprzętowymi, cofnęli się i niemiecka 4 Dywizja Pancerna po 9 września już nie próbowała po raz kolejny szturmować Warszawy. Ten 9 września 1939 roku, kiedy z jednej strony generał Kutrzeba rozpoczął bitwę nad Bzurą, a myśmy odparli atak na Warszawę, to był taki kryzysowy dzień w dowództwie armii niemieckiej. Bo nagle się okazało, że być może Polacy mają jakiś plan. Tak naprawdę ten nasz plan to był tylko w czystym zarysie. Generał Tome z resztkami armii Łódź miotał się pomiędzy generałem Kutrzebą a generałem Rumlem. Generał Kutrzeba wykonywał uderzenie w innym kierunku, generał Tomew jeszcze w innym maszerował, generał Rumel bronił się na miejscu. Natomiast generał Kutrzeba swoim zwrotem zaczepnym uratował miasto, bo Niemcy odpuścili. Zdali sobie sprawę, że główne siły wojska polskiego znajdują się na zachód od Warszawy, na zachód od Wisły. W związku z czym te potężne siły uderzeniowe 8 i 10 armii niemieckiej, które parły na środkową Wisłę, parły już na Warszawę, one wykonały zwrot przeciwko wojskom generała Kutrzeby. Warszawa zyskała czas na dalsze wzmacnianie swojego garnizonu, na dalsze budowę barykad, na właściwe rozśrodkowanie sił środków. No właśnie, a jak wyglądał ten garnizon Warszawy tego 8 i 9 września, kiedy udało się odeprzeć natarcie 4 Dywizji Pancernej? No tutaj przede wszystkim trzeba wspomnieć o oddziałach 40 Pułku Piechoty, o którym zresztą już mówiłem, bo po oddziałach 26 Pułku Piechoty, ale też o batalionach, które formowano na nowo. Czy formowano jako bataliony marszowe, czy jako bataliony ochotnicze. Generał Czuma w tym momencie miał 17 batalionów piechoty, 3 dywizjony artylerii ciężkiej, do tego dosyć dużą liczbę artylerii. I lekkiej, 75-mimetrowej, czyli można powiedzieć, że czwarta dywizja pancerna porwała się na przeciwnika od siebie silniejszego co najmniej dwukrotnie. Chociaż oczywiście Niemcy mieli przewagę w czołgach, ale nawet czołgi mieliśmy do obrony Warszawy, bo tutaj w Warszawie mamy elementy systemowe. Na północ od Warszawy mamy Modlin, a tam mamy szkołę wojsk pancernych. Pod Warszawą w Czechowicach mieliśmy fabrykę Pezetinżu, gdzie produkowano czołgi. W związku z czym w Warszawie można było mieć i czołgi, i kadry, i sformowano batalion pancerny. Pancerny w oparciu o modlin PZ złożony z czołgów lekkich 7TP i tankietek. I w mieście były zapasy żywności, amunicji, paliwa. To nam pomagało. Czwarta Dywizja Pancerna przeszła przez pół Polski, rzuciła się na stolicę i została odparta. W kolejnych dniach Niemcy zostawiają Warszawę troszkę w spokoju, dlatego że dla nich najważniejsza jest bitwa nad Bzurą. Natomiast generał Rumel w kolejnych dniach gromadzi w Warszawie coraz więcej wojska. Spływają do Warszawy z północy częściowo siły armii Modlin. I tutaj na przykład wyróżni się w obronie Warszawy tak znany potem przecież oficer jak pułkownik Stanisław Sosabowski. On był wtedy dowódcą 21. Pułku Piechoty. Spływają pod oddziały ze wschodu i z zachodu. Wojska rozbite w różnych Operacjach. Do Warszawy, tak jak powiedziałem, w trzecim tygodniu września ściągnął resztki armii Poznań, armii Pomorze. W związku z czym ten garnizon puchł. Myśmy ostatecznie mieli w Warszawie ponad 110 tysięcy wojska. A jak zatem wyglądały te działania Niemców? Czy oni faktycznie porzucili pomysł całkowitego opanowania miasta? Czy jednak podejmowali jakieś próby w międzyczasie, w czasie trwania bitwy o bzurę, żeby zapanować nad Warszawą? Warszawa miała poczekać na swój czas. Dlatego, że kiedy czwarta dywizja pancerna odbiła się od Warszawy to Niemcy ją szybko wycofali spod Warszawy. Znaczy stwierdzili, że nie będą dywizją pancerną, dywizją manewrową szturmować obszaru zabudowanego w wielkości Warszawy. I czwarta dywizja pancerna po porażce 9 września odchodzi spod Warszawy do bitwy nad Bzurą. Natomiast zastępuje ją niemiecka 31 Dywizja Piechoty. My na tą 31 Dywizję Piechoty 11-12 września wykonujemy własne przeciwuderzenia, ale one niestety pokazują, że jak Wojsko Polskie atakuje Wehrmacht w obronie, to jest problem. My odnosimy sukces lokalne, ale koniec końców te natarcia kończą się bardzo dużymi stratami i nieosiągnięciem założonych celów. W związku z tym niemiecka 31. Dywizja Piechoty spod tej Warszawy za bardzo odrzucić się nie daje. I jest to przez kilka dni jedyna niemiecka dywizja, która stoi pod miastem, ale już bardzo szybko trzecia Armia Niemiecka, która zaczynała pod Mławą, sforsowała Narew, sforsowała Bóg i swoim pierwszym i drugim korpusem armijnym wyszła na Warszawę od wschodu. 13 września 1939 roku Niemcy odcięli Wszelkie drogi i łączność Warszawy z Zapleczem. Pierścień okrążenia został zamknięty od wschodu. Natomiast Niemcy podejmują ataki na Pradze 15-16 września. W tym samym czasie jest kulminacja bitwy nad Bzurą. Pod Warszawę również od zachodu zaczynają podchodzić kolejne niemieckie dywizje. Ale Warszawa nie jest szczelnie oblężona od zachodu. Jest połączenie z Modlinem, jest połączenie z Puszczą Kampinoską. To jest element kluczowy dla zrozumienia możliwości toczenia walki logistyka. Dlaczego myśmy przegrali kampanię 1939 roku tak szybko? Bo żołnierz nie miał czym strzelać. Dwa najważniejsze składy materiałowe wojska polskiego stawy pod Dęblinem i Palmiry pod Warszawą. chavo. Palmyry do 18 września 1939 roku były składnicą materiałową obrony miasta. Dopóki dowożono amunicję stamtąd można było się bić. I to był odcinek, który Niemcy zamknęli jako ostatni. Dlatego, że 15-16 września atakują nas na Pradze, ale to są działania ograniczone. Oni 16 września żądają, abyśmy się poddali. Idzie ultimatum do generała Czumy. Poddajcie Warszawę albo potraktujemy ją jak twierdzę ze wszystkimi tego konsekwencjami. My odmawiamy. Mamy Generałów, którzy wykonują rozkazy naczelnego wodza, czekają na armię generała Kutrzeby, bronią miasta, chociaż linia Wisły jest już stracona, bo Niemcy operują na wschód od Wisły. I po tym, jak 16 września Niemcy powiedzieli, Poddajcie się, bo inaczej was ostrzelamy, zbombardujemy na ostro, no to 17 września, jak powiedzieli, tak zrobili. Te sławne zdjęcia płonącego Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest 17 września 1939 roku. Niemiecka artyleria na przedpolach Grochowa wtedy strzeliła się w zamek, wywołując pożar siedziby głowy państwa. Ale to wciąż nie jest jeszcze sztun generalny. To wciąż nie jest jeszcze taka walka w rozumieniu prawdziwej obrony miasta przed atakiem Niemiec. Miecki. Niemcy najpierw skończą z nami nad bzurą. Najpierw muszą zniszczyć wojska generała Kutrzeby. Część tych wojsk, jak powiedziałem, przebiła się do Warszawy między 20 a 22 września. I dopiero, kiedy skończyły się walki na zachód od Warszawy, to Niemcy po 22 września wzięli się za oblężenie Warszawy na serio i to był już regularny szturm. Jak wyglądała sytuacja obrońców po tym 22 września? Czy w Sztabie Obrony Warszawy były jeszcze jakiekolwiek nadzieje, czy też łączono jakieś? Jakiekolwiek kolwiek nadzieje z odsieczą wojsk polskich ze wschodu, czy zdawano sobie sprawę, że to już nie nastąpi? Kiedy 22 września ten pierścień okrążenia całkowicie się zamknął, kiedy obie strony miały już pod miastem siły, powiedzmy, do decydującej bitwy, bo jednak dwie niemieckie armie siłami 9 dywizji piechoty zamknęły pierścień. Generał Czuma i generał Rumel mieli, powiedzmy, ekwiwalent tych pięciu, 6 dywizji piechoty wewnątrz. To było wiadomo, że to już była tylko walka o honor, tylko pozostawało pytanie, jak długo należy się jeszcze bić. 22 września 1939 roku kraju już nie było. Nie było już naczelnego wodza w Polsce, nie było już prezydenta, nie było rządu, nie istniał żaden centralny ośrodek władzy, a najwyższym dowódcą największego zgrupowania wojska polskiego był dowódca armii Warszawa, generał Juliusz Rumel. Miał pod sobą w sumie 140 tysięcy żołnierzy, tylko był zamknięty w kotle. I zobacz, Kamilu. Mówimy o mieście, którego powierzchnia to jest jakieś 140 km2. Masz na tej powierzchni zgromadzone milion 400 tysięcy ludzi, bo masz ludność cywilną, a Warszawa liczyła 1 300 tysięcy mieszkańców i masz ponad 100 tysięcy wojska. Plus jeszcze twierdza modlińska jako osobny ośrodek oporu. Masz olbrzymią masę ludzką na niewielkiej przestrzeni, jesteś okrążony przez dwie armie przeciwnika i Niemcy podciągają tysiąc dział. Dosłownie jak z jakiejś mickiewiczowskiej narracji o powstaniu listopadowym. Z jednej strony masz przeciwnika, który dysponuje olbrzymią ilością ciężkich artylerii, bo oblężenie Warszawy w trzeciej dekadzie września to jest pierwsza bitwa materiałowa w postaci oblężenia twierdzy w oparciu o ciężką artylerię. Niemcy ściągnęli potężną artylerię ciężką, bo mówimy o około 70 niemieckich dywizjonach artylerii, z czego 37 artylerii ciężkiej, czyli ponad 500 ciężkich dział, 500 lekkich haubic i armat. Niemcy mieli olbrzymie zapasy amunicji, a my po odcięciu Palmir mieliśmy już reglamentowaną amunicję i my to Amunicję właściwie całą wystrzelaliśmy w kilka dni. I Niemcy 25 września przystąpili do szturmu generalnego. Zaatakowali przede wszystkim zewnętrzne linie obrony, na przykład porazili 26 września nasze załogi fortów, zniszczyli nasze pozycje na przedpolu i zaczęli powoli podchodzić pod zwartą zabudowę miejską. 25-26 września to jest szturm generalny na Warszawę. 25 września 400 niemieckich samolotów wykonuje potężne uderzenie na miasto i to głównie są to ataki sztukasów. Miasto zostaje bardzo ciężko porażone. To jest kilka takich kluczowych dni, dlatego że już 9 września, jak tylko nas zaatakowała 4 Dywizja Pancerna, to my ją odparliśmy, ale armaty 4 Dywizji Pancernej i lotnictwo niemieckie walnęły w nam w gazownię. W związku z czym my od 9 września w Warszawie nie mieliśmy gazu. Potem, jak 22 września zaczęło się to już finalne oblężenie, to Niemcy od 22 września już okładali nas przez 3 dni przed szturmem, a Atakami artyleryjskimi i lotniczymi. W związku z czym 23 walnęli nam elektrownie i nie mieliśmy już prądu, a 24 września walnęli nam filtry i wyłączyli nam wodę. W związku z czym, jak 25 września Niemcy ruszyli do natarcia generalnego, to nie mieliśmy ani gazu, ani prądu, a wodę czerpaliśmy ze studni, bo nie działała kanalizacja. A jak nie działała kanalizacja i nie działał system wodociągowy, to nie można było gasić pożarów. I nie było już amunicji z Palmir, i było wiadomo, że sytuacja będzie się tylko pogarszać. W związku z czym 27 września generał Rumel zdecydował się skapitulować. 27 września zaczęliśmy rozmowy kapitulacyjne, a następnego dnia, 20. 8 września, Armia Warszawa się poddała. Czy decyzja generała Rumla o tym, żeby skapitulować była decyzją uzasadnioną? Tak, oczywiście, bo albo byśmy skapitulowali, albo Niemcy w ciężkich walkach spaliliby całe miasto i tak przełamaliby naszą obronę. Panowali w powietrzu, mieli całkowitą przewagę albo miażdżącą przewagę w artylerii, a my już nie mieliśmy za bardzo czym strzelać, zwłaszcza jeśli chodzi o armaty. Ludność cywilna poniosłaby w kolejnych dniach katastrofalne straty, dlatego, że walka toczyłaby się na ulicach. Miasto u Uległoby jeszcze większemu zniszczeniu, a i tak w czasie oblężenia w 1939 roku 10% Warszawy została zburzona, a około 10 tysięcy ludzi, ludności cywilnej, zginęło. W związku z czym generał Rumel poddał się w idealnym momencie. Bronił się tak długo, jak się tylko dało, ale kiedy stanął już na granicy klęski, poddał się. I zrobił to wbrew naczelnemu wodzowi. Bo oto z Rumunii śmigły ryc. Przysłał oficera drogą powietrzną, który nakazywał bronić się w Warszawie do ostatka. Czyli tak naprawdę śmigły ryc chciał tego, czego Warszawa doświadczy w roku 44. starcia z powierzchni ziemi w imię idei. Rumel powiedział nie i poddał 100 tysięcy wojska, poddał również twierdzę modlin, co właściwie w wymiarze operacyjnym, oczywiście pomijając grupę operacyjną generała Kleberka, zakończy kampanię. Ale w tym podsumowaniu najważniejsze jest, żebyśmy zrozumieli, czy raczej chciałbym przekazać pewną myśl. Palmiry jako źródło zaopatrzenia w amunicję, Warszawa jako miejsce oparcia, kwatery, zaopatrzenie, żywność, system łączności, jasna i od pewnego momentu klarowna struktura dowodzenia. Z tego wojska dało się wycisnąć w roku 39 wiele dobrego, kiedy ten żołnierz wiedział, co ma robić, kiedy bronił się na konkretnym stanowisku, kiedy nie był zamęczany setkami kilometrów odwrotu, kiedy było wiadomo, gdzie jest dowództwo. Gdzie jest sztab, jakie są rozkazy, kto walczy po lewej, kto walczy po prawej, skąd brać zaopatrzenie, gdzie jest szpital i puenta tego jest niestety tragiczna. Oczywiście Niemcy zabili wielu z naszych bohaterów z Warszawy z prezydentem Starzyńskim na czele. Nie darowali mu tego, że cywilna obrona Warszawy była tak skuteczna. Natomiast ci, co poszli do niewoli, obrońcy Warszawy, w większości przeżyli. Żołnierzy szeregowych bardzo szybko zresztą Niemcy częściowo zwolnili. Natomiast wielu z tych, co ewakuowało się na Wschód, tam już przepadło. Pojmanych, a potem zamordowanych przez Armię Czerwoną czy organy NKWD. Stąd ta obrona Warszawy ma taki symbolicznie ważki charakter. Przegraliśmy tę bitwę, natomiast zadaliśmy przeciwnikowi niemałe straty, ale przede wszystkim biliśmy się może nie jak równy z równym, ale na takich samych zasadach. Tylko, że to było możliwe w twierdzy, obszarze, gdzie wojsko stało i walczyło, a nie gdzie próbowało manewrować, bo w dużej mierze nie tylko Wehrmacht. U nas w roku 1939. Myśmy się sami poniekąd wymanewrowali w tej kampanii. I jak mówisz, jest to idealny temat do kolejnego odcinka o kampanii wrześniowej: o tym, co stało się z polskimi dywizjami podczas odwrotu. I do tego my tematu na pewno powrócimy. A za ten dzisiejszy dziękuję Ci ślicznie i do słyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.